Ja się nazywam Michał Glaser, jestem dyrektorem obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Witam Państwa serdecznie. Obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to jest nasz ZIT pomorski, czyli Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. I zostałem poproszony przez współpartnerów, współorganizatorów naszej konferencji, żebym to ja poprowadził akurat ten panel dyskusyjny, ponieważ jego celem jest wymiana doświadczeń między polskimi obszarami metropolitalnymi, związkami ZIT na temat tego, jak ta rewitalizacja działa w ramach tego mechanizmu. Zaraz o tym mechanizmie powiem dwa zdania wstępu, natomiast wcześniej przedstawię naszych szanownych gości, którzy poświęcili czas, żeby przyjechać do nas nad morze. Nie wiem, czy zdążyli zobaczyć morze, czy cały czas pilnie uczestniczą i pracują. Zgodnie z kolejnością wypisaną w programie, pani Magdalena Jaruga, łódzki obszar metropolitalny. Witamy panią dyrektor. Pani Izabela Szczesik-Zobek, bydgosko-toruński obszar metropolitalny czy funkcjonalny? Funkcjonalny. Dzień dobry pani dyrektor. Witamy panią Annę Kalinowską ze Śląska. Jak państwo wiedzą, śląski ZIT to prosta nazwa. Teraz. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Pan Piotr Wiśniewski, Metropolia Poznań. Tak trochę przeskoczyłem. Słucham? Przepraszam bardzo. Nie zaktualizowałem. Przepraszam, Dawidzie. I Grzegorz Szewczyk, Wrocławska Rewitalizacja, czyli spółka powołana przez miasto Wrocław do realizacji projektów rewitalizacyjnych w mieście. Więc dwa słowa wstępu. Czym są ZIT-y? Tak w jednym zdaniu, z pierwszego rozporządzenia, bodajże z 2013 roku, pani minister Bieńkowskiej, ZIT-y miały poprawić koordynację współpracy tych obszarów miejskich, największych obszarów miejskich w Polsce, które są poszatkowane granicami administracyjnymi i nie zawsze mieszkańcy muszą odczuwać to, że na co dzień przekraczają kilka granic administracyjnych gminy czy granice administracyjne powiatu. To znaczy chodzi o to, żeby ten podział administracyjny w Polsce, który mamy, jak najmniej przeszkadzał i żeby jak najbardziej optymalnie tą współpracę w Polsce ułożyć. Jesteśmy pilotażem w skali Unii Europejskiej. Unia Europejska nazywa to tak zwanym ITI, czyli Integrated Territorial Investments, czyli chodzi, że na danym terytorium, żeby fundusze europejskie były bardziej skoordynowane niż w poprzednich perspektywach. W związku z tym, że to jest pilotaż, dopiero parę lat realizowany w Polsce, to namawiam uczestników do tego, żeby absolutnie nie bać się mówić, że coś mogłoby działać lepiej, bo myślę, że to też jest jednym z celów tej dyskusji, to znaczy, żeby zastanowić się, czy rewitalizacje na terenie takich obszarów, jakimi są obszary funkcjonalne miast wojewódzkich, warto robić razem, czy może lepiej, o czym tą hipotezę postawił już wczoraj dyrektor Jan Szymański, czyli szef naszego kluczowego departamentu w województwie pomorskim, w Urzędzie Marszałkowskim, czy też może jednak w przyszłej perspektywie byłoby lepiej, żeby ta rewitalizacja była robiona tak jak dotychczas, czyli indywidualnie, poprzez konkursy, czy to w trybie pozakonkursowym, ale w skali całego regionu. Ostatnie zdanie wstępu. Miejmy szacunek, zachęcam nas wszystkich do tego, że każdy z uczestników jest trochę z innego obszaru tematycznego. My jako związki ZIT reprezentujemy często takie podejście projektów inwestycyjnych, tryby pozakonkursowe, konkursowe, wpisywanie do SZOP-a, dużo takiej terminologii, która być może dla uczestników. Czy mogę prosić o zamknięcie drzwi pana, który jest najbardziej po prawej? Bardzo dziękuję. Czyli zastanawiajmy się, czy z perspektywy mieszkańców,
i tych obszarów zdegradowanych i obszarów metropolitalnych rewitalizacja jest czymś, czymś istotnym i czy prace są zorganizowane optymalnie, czy można byłoby to zrobić jeszcze lepiej. Może zacznę od umiejscowienia rewitalizacji w strategiach poszczególnych obszarów. Zacząłbym od Łodzi. Czy w łódzkim obszarze metropolitalnym rewitalizacja to jest odrębny, czysto odrębny wycinek projektów w ramach pakietu tego metropolitalnego, czy on się wiąże z innymi działaniami metropolitalnymi? Pani Magdalena Jaroga, tak. Łódzki obszar metropolitalny. U nas w strategii mamy określone cztery kompleksowe programy, które będą realizować cele określone w strategii. Jednym z takich programów jest kompleksowy program rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. W ramach tego programu mamy dwa priorytety. Jeden dotyczy zintegrowanych działań rewitalizacyjnych w wymiarze przestrzennym, przyrodniczym, gospodarczym, społecznym, kulturowym. Drugi priorytet to jest budowanie i ochrona tożsamości Łom oraz kreowanie wizerunku w oparciu o spójne dziedzictwo kulturowe. Więc w jaki sposób te dwa priorytety się uzupełniają? I w ramach tych dwóch priorytetów mamy alokację ZIT-ową w wysokości 44%. Także jest to bardzo, bardzo duży wycinek i projekty rewitalizacyjne u nas mają bardzo, bardzo duże znaczenie. Sam priorytet dotyczący rewitalizacji to jest około 1/3 całej alokacji. Natomiast z pozostałymi projektami kulturalnymi, które mają charakter często właśnie rewitalizacyjny, ewentualnie uzupełniają bardzo inne działania rewitalizacyjne, dochodzimy do około 40%. Oprócz tego pewien wycinek tak zwanych działań miękkich, także możemy dojść nawet do 45% tej kwoty, z kwoty 226 milionów euro. Czy te działania są jakoś powiązane z innymi działaniami zintegrowanymi? W kontekście transportowymi na przykład, czy też przedsiębiorczość? W ramach samych projektów rewitalizacyjnych często już są działania, wycinki związane z, czy to z drogami, ale też na pewno termomodernizacja, znaczy może nie tyle sama termomodernizacja, co działania mające prowadzić do polepszenia jakości powietrza. Tak, na pewno te działania się uzupełniają w tym zakresie, że przygotowują później też bazę pod inne projekty, chociażby transportowe. Proszę powiedz, czy widzisz jakieś korzyści z tego, że te projekty są realizowane, powiedzmy, razem, wspólnie? Znaczy korzyścią jest na pewno współpraca miast i zacieśnianie więzi pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Tutaj mogę podać taki przykład. Była już mowa o tym na poprzednim panelu. Projekt Księżego Młyna został wywołany. Przy czym projekt Księżego Młyna ma wspólne podstawy i podobne cele, jak jeszcze dwa inne projekty zidentyfikowane w naszej strategii. I taki wspólny temat szlakiem architektury włókienniczej. To są jeszcze projekty Miasta Ozorkowa i Miasta Zgierza. Czyli jest miasto Łódź z Księżym Młynem i dwa miasta sąsiadujące z Łodzią. Tak, Zgierz, miasto Tkaczy, a miasto Ozorków, rewitalizacja kompleksu. Czy to jest jakiś szlak? Tak, szlakiem architektury włókienniczej. Dzięki temu realizacji tych projektów właśnie po pierwsze osoby, które przyjeżdżają do Łodzi, zwiedzają Księży Młyn, dostają od razu informacje o tym, co się dzieje w Ozorkowie i w Zgierzu.
I miasto Łódź jako taki swoisty, powiedzmy, inicjator, który miał większe doświadczenie w realizacji projektów, przekazywał jakieś swoje uwagi do pozostałych uczestników, do pozostałych miast. I szlak architektury włókienniczej ma silne podłoże historyczne ze względu na wartości historyczne, tożsamość regionu, czyli włókiennictwo i to, co się na przełomie XIX i XX wieku działo. I oczywiście efekt skali działań rewitalizacyjnych będzie większy, jeżeli to się dzieje w kilku miejscach i będziemy w jakiś sposób odtwarzali tożsamość przemysłu włókienniczego. Bardzo dziękuję za tą informację. No, dla mnie bardzo ciekawa informacja, tak? Czyli mamy już pierwszy przykład tego, że trzy gminy mogą w zakresie rewitalizacji współpracować, jeśli chodzi o planowanie projektów i wykorzystywanie podobnych działań w realizacji. Teraz przejdą może dwie osoby dalej do Ani ze Śląska. Bo co, Śląsk? Największy w Polsce obszar metropolitalny, jeśli chodzi o finansowanie, jak i liczbę mieszkańców. I duże wyzwanie, że bardzo dużo miast na prawach powiatu, dużych miast, i największa liczba samorządów. Ponad 80, dobrze pamiętam? 81, o to samo proszę. Czyli rola rewitalizacji w strategii i jakieś korzyści z koordynacji, a może... Przede wszystkim 81 miast, gmin i powiatów wchodzi w skład naszego śląskiego ZIT-u, w tym 14 miast na prawach powiatu i 7 powiatów, więc liczba gmin, które są objęte naszym śląskim ZIT-em jest największa w skali kraju, nie da się tego ukryć. Tak samo sam fakt, 2/3 RPO naszego to jest ZIT, z tego też znaczna część zajmuje rewitalizacja, bo jeżeli spojrzymy tylko na taką jakby sztywną, twardą rewitalizację, to mamy 500 milionów złotych, pół miliarda środków na zagospodarowanie, ale do tego są jeszcze działania uzupełniające, nie tylko miękkie, ale i część projektów infrastrukturalnych, na przykład efektywność energetyczna, OZE, transport. To są działania, w których można uzyskać premię 10% dofinansowania z budżetu państwa, jeżeli projekty będą wynikały z programów rewitalizacji, więc jeżeli wszystko zsumujemy, to wychodzi nam kwota ponad 2 miliardów na działania rewitalizacyjne tylko w ramach ZIT-u subregionu centralnego. Jeżeli chodzi o miejsce rewitalizacji w strategii, to praktycznie cała strategia jest podporządkowana rewitalizacji, no bo tak jak powiedziałam, każde działanie dodatkowe w ramach naszej części RPO jest powiązane w jakiś sposób z rewitalizacją, jeżeli nie na sztywno, obligatoryjnie przez te projekty musowo ze sobą zintegrowane, EFROWO, EFSOWE w ramach wiązki rewitalizacja, którą mamy określoną w naszej strategii, i wiązki usługi społeczne i zdrowotne, gdzie projekt twardy musi być na sztywno powiązany z projektem miękkim. To mamy jeszcze całą masę działań miękkich, chociażby polegających na usługach zdrowotnych, na opiece żłobkowej, tworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi. Mamy taką naszą, mówiąc w cudzysłowie, małą burę, czyli małą bazę usług rozwojowych, która integruje przedsiębiorców z terenu naszego subregionu, z obszarów rewitalizowanych. Mamy świetny przykład powiązania, rozwijania przedsiębiorczości na terenie rewitalizowanym, gdzie udało nam się stworzyć partnerstwo 3 jednostek samorządu terytorialnego małych. To też jest warte powiedzenia. 2 małe gminy i 1 większe miasto utworzyły partnerstwo razem z NGOS-em w celu promocji samozatrudnienia na terenach rewitalizowanych. W tamtym roku udało nam się zrobić takie partnerstwo. Nie twierdzę, że wszystko idzie idealnie, bo przy takiej dużej ilości członków naszego związku no nie jest też to możliwe. Każde miasto ma inne zidentyfikowane potrzeby. W tej chwili mamy 29 zatwierdzonych lokalnych programów rewitalizacji. Drugie tyle jest w ocenie, czy gdzieś w poprawkach, które narzuciła nasza IZ-ka na te programy. Każde miasto jest inne, każdy ma inne problemy, więc ciężko jest mówić o takiej rewitalizacji Śląska jako całości. Spójrzmy jeszcze osobno na Bytom i Radzionków, które w ramach OSI, czyli Obszaru Strategicznej Interwencji, ma dodatkowo 100 milionów euro do dyspozycji. Więc my jesteśmy zalani tymi środkami, to też padło w poprzedniej części
naszej rozmowy, gdzie się okazało, że czasami no, jest tak klęska urodzaju. Mamy za dużo pieniędzy, mówiąc tak w skrócie, zagospodarowania. Potrzeby też są ogromne, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby coś z tym zrobić. No, rzeczy też się dzieją, bo akurat wczoraj dostaliśmy pierwsze 5 projektów do oceny z twardej rewitalizacji w naszym poddziałaniu 10.3.1, więc dzieje się. Miękkie projekty też już są wybierane. U nas wszystko też dzieje się trybem konkursowym. Absolutnie każdy może wystartować w naborze, bez względu na to, czy jest członkiem naszego związku, czy też nie, czy jest fundacją, czy jest prywatnym przedsiębiorcą. Jeżeli wpisuje się w działania naszej strategii, wpisuje się w to, co wynika z dokumentacji konkursowej, może wystartować w absolutnie każdym poddziałaniu, w każdym konkursie, który my jako Związek Subregionu Centralnego wspólnie z IZ-ką organizujemy. Bardzo dziękuję. Chyba też zauważamy tutaj, że to zintegrowanie jest w dwóch podstawowych obszarach. To nie tylko chodzi o zintegrowanie w skali terytorialnej, żeby nie wiem, Gliwice z Katowicami w sposób skoordynowany działały, ale również zintegrowanie różnych wiązek, działań związanych tak, z przedsiębiorczością. I zintegrowanie też międzyfunduszowe, nie? Aktywizacją zawodową z tym, żeby tą rurę pod podłączenie sieci ciepłowniczej podłączyć. I jak rozumiem, panie dyrektorze, też Ministerstwu Rozwoju właśnie o to chodziło. Będziemy się właśnie jeszcze odnosić, ja tak już pytanie na przyszłość może zadaję, żeby to nie było tylko zintegrowanie terytorialne, ale również zintegrowanie między różnymi działaniami. Teraz bym postarał się zaktywizować drugą część stołu, czyli zapytać Dawida, czy w Poznaniu, i zaraz będziemy mieli Wrocław, miast, obszarach metropolitalnych, gdzie mi może się wydawać, że wy moglibyście w ogóle nie prowadzić tej metropolii. To znaczy macie ogromne miasto w środku i małe samorządy, z całym szacunkiem dla małych samorządów naokoło. My tymczasem, jeśli się z Sopotem czy Gdynią nie dogadamy, to po prostu portale internetowe i inne nas będą co chwilę krytykowały, że mamy coś inaczej, godziny parkowania inaczej, te budżety obywatelskie inaczej, więc tutaj czujemy taką presję. Myślę, że na Śląsku to jest tak samo, tak? Jeśli tam ta trasa średnicowa byłaby zarządzana inaczej na różnych granicach, to też mieszkańcy by nie darowali. A zaraz zapytam Wrocław, a teraz pytam Poznań. Czy wy tego nie odczuwacie jako takie trochę narzucone i niezrozumiałe, ale może to jest te zintegrowane inwestycje doceniane przez samorządy lokalne? Jak to wygląda w przypadku rewitalizacji? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie. Za długie. Bo trochę żeśmy tutaj, natomiast może tak... Zreasumując, czy w miejscu, czy w obszarze funkcjonalnym, gdzie jest jeden lider bardzo duży, tak, i cała reszta mała, czy Poznań czuje potrzebę koordynacji działań? Znaczy, zacząć trzeba jakby tą kwestię od tego, że sam ZIT poznański i strategia ZIT zupełnie inaczej podchodzi do kwestii rewitalizacji niż Gdańsk czy wspomniany tutaj Śląsk, ponieważ my nie mamy stricte działań czy też konkretnych priorytetów rewitalizacyjnych, czy później też poddziałań realizowanych w ramach WRPO, które by były ściśle związane z realizacją zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych kumulujących interwencje EFS-u i EFR-u. Tak? Czyli my tego typu, być może i także ze względu na to, co zostało wspomniane, tak? To jakby troszeczkę inną specyfikę obszaru funkcjonalnego i tego, że sformułowanie tego typu priorytetu być może zbyt mocno by predysponowało Poznań do jakby wyłącznej być może partycypacji w zakresie tego poziomu, tej możliwości wsparcia. Nie zostało to sformułowane, czyli nie ma rewitalizacji rozumianej jako ta nasza rewitalizacja realizowana czy też w ramach priorytetów marszałkowskich, które są w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizowany priorytet rewitalizacyjny i tam, który kumuluje te działania EFS-owskie i EFR-owskie. Natomiast zdecydowano się na rozwiązanie problemu, który został zidentyfikowany w strategii ZIT jako problemów tych i społecznych, które często oczywiście wymagają tych działań rewaloryzacyjnych
tej odnowy społecznej i tych problemów związanych z tkanką miejską, ponieważ jeden jakby z programów strategicznych w strategii ZIT, który został wskazany do realizacji, dotyczy kwestii rewaloryzacji przestrzeni obiektów zabytkowych, które są wpisane do rejestru zabytków bądź też do gminnych ewidencji zabytków. I tu jakby to poddziałanie u nas akurat, to jest poddziałanie 443, które dotyczy wsparcia obiektów dziedzictwa kulturalnego. Ono jest jakby taką tą rewitalizacją twardą, można powiedzieć, natomiast nie ma tego podejścia zintegrowanego. Być może i tutaj słusznie stwierdziłeś, Michał, ze względu na to, tą inną specyfikę może obszaru naszego tutaj obszaru funkcjonalnego. Przechodząc do Wrocławia, też podsumuję te wnioski. Widzimy, że pakiety metropolitalne są inne, tak? Nie są zuniformizowane i to chyba też o to miało chodzić, żeby to obszar zdefiniował w strategii ZIT, co chce, na czym chce się skupić. Z drugiej strony no, dwa główne wyzwania, które znaliśmy, to był czas, że musieliśmy to zrobić relatywnie bardzo szybko, a z drugiej jednak narzucone jakieś ramy, tak? Że tam Polska miała swoje osie, które musiała zrealizować i tu w energetyce tyle, w rewitalizacji tyle, w konwersji tyle i tak dalej, i tak dalej. No i weszliśmy w te ZIT-y tak trochę na szybko, pracowały nad tym, też wiemy to, głównie urzędy marszałkowskie i nam jako obszarom metropolitalnym raczej powiedziano, co macie robić w dużym stopniu. I to ten oddolny, odgórny aspekt nakładały się na siebie. To jako taka teza, że to jest inaczej w każdym z obszarów metropolitalnych. Te ZIT-y są skrojone. I teraz mamy przedstawiciela Wrocławia, który, Grzegorz, ty nie zarządzasz biurem obszaru metropolitalnego, tylko stricte spółką miejską wrocławską, która jest częścią tego elementu. Trochę podobnie jak Biuro Rozwoju Gdańska, tak? Które jest po prostu gdańskim biurem, które tą rewitalizację realizuje na terenie miasta. Czy jest, Grzegorz, u ciebie poczucie, że Wrocław realizuje tą rewitalizację wspólnie z innymi, czy to jest raczej realizowane trochę podobnie jak w poprzedniej perspektywie, nie wiem, czy w poprzedniej perspektywie też się rewitalizacją zajmowałeś. Czy te ZIT-y dla Wrocławia to jest jakaś nowość? Odczuwasz cię jakieś korzyści z tego, że to jest w pakiecie zintegrowanym? Trochę odpowiem opisowo na to pytanie. Pracuję w spółce Wrocławska Rewitalizacja i faktycznie spółka zajmuje się wyłącznie obszarem Wrocławia. Natomiast jak patrzymy na strategię też ZIT-u wrocławskiego, to w zasadzie widać ten obszar problemowy, jakim jest rewitalizacja, ale jest on przypięty do obszaru mieszkalnictwa i obszaru użyteczności publicznej. Więc tak naprawdę stanowi jeden z elementów i w zasadzie odpowiada tym opisom osi i działań, które są zlokalizowane w programie regionalnym w tej części infrastrukturalnej. Natomiast cała sfera społeczna jest ujęta w kolejnych różnych priorytetach i tak naprawdę jest realizowana na terenie wszystkich gmin i może być również realizowana na obszarach rewitalizacji. Czyli nie mamy tutaj jakiegoś specjalnego woreczka z różnymi działaniami, które już bezpośrednio są wzajemnie ze sobą zintegrowane czy wpisane jako konkretne projekty inwestycyjne z elementami społecznymi. Warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tu mamy podobną sytuację jak w Poznaniu. Wrocław jest bardzo dużym, centrycznym ośrodkiem. Cały obszar funkcjonalny Wrocławia to jest 15 gmin okalających w dużej mierze Wrocław. Niektóre są nieco dalej odsunięte, także ta siła ciążenia Wrocławia jest bardzo duża. Przejawia się to chociażby w liczbach, jeżeli weźmiemy pod uwagę mieszkańców, na cały obszar przypada 890 tysięcy mieszkańców, z czego blisko 750 to są mieszkańcy miast, a z tego prawie 650 to jest sam Wrocław.
Więc ta skala liczb jest rzeczywiście bardzo duża. Siłą rzeczy każda gmina no, w jakiś sposób dąży do zagospodarowania własnych celów, które są realizowane na obszarach rewitalizacji. Takimi przykładami mieliśmy chociażby z ostatnich konkursów sfera mieszkalnictwa, która została już wywołana. 97% projektów do tego konkursu było złożonych właśnie z Wrocławia przez wspólnoty z obszarów rewitalizacji właśnie z Wrocławia. Nie dziwi ten fakt z tego względu, że obydwa te obszary są w szczególności naznaczone tą funkcją mieszkaniową, więc siłą rzeczy te podmioty się uaktywniły. Ja bardziej widzę kwestie ZIT-ów i rewitalizacji jako pewną szansę. Są projekty, które przestrzennie dotykają obszaru zrewitalizowanego, ale idąc dalej, już wychodząc poza granice miasta w kierunku gmin ościennych, stanowią przestrzenną pewną kontynuację. Jednym z nich jest na przykład projekt odnowy nabrzeży rzeki Oławy, która rzeczywiście w tym kawałku znajduje się na obszarze rewitalizacji, natomiast dalej przechodzi już w kierunku obszarów Natura 2000, które znajdują się w gminie Ościennej. One co prawda nie są obszarem rewitalizacji, ale widzimy tu pewną szansę na powiązanie tych działań, czyli jakby od rewitalizacji się zaczyna, tutaj ten projekt będzie realizowany, ale ma on szansę ewoluować i przestrzennie stawać się no, pewną całością. Przywołuję ten przykład dlatego, że to jest pewna idea, która w ramach ZIT-u może być realizowana, ale też w takiej formule bardziej interdyscyplinarnej, czyli nie skupiamy się wyłącznie obszar rewitalizowany w jednej gminie do obszaru w drugiej gminie, tylko możemy też myśleć o szerszej integracji tych projektów z przestrzenią czy okalającą, prawda, na terenie danej gminy, czy wręcz wychodzącą gdzieś dalej. Bardzo dziękuję. No, dla mnie jest bardzo ciekawe, że ta polityka mieszkaniowa jest tym fundamentem numerem jeden innych działań właśnie związanych z rewitalizacją. A czy widzisz szansę na przyszłość, bo też proszę najwyżej o poprawienie mnie, ale z tego co ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem ministerstwa, wracaliśmy trochę do czasów planowania tego instrumentu i była mowa, że ZIT-y w pierwszym etapie tego okresu, to się będziemy skupiać na wdrożeniu projektów, żeby te pieniądze zacząć wydawać, żeby to zaczęło iść, niech się to, dogadują gminy ze sobą, a w drugiej części na trwałość, wzmacnianie partnerstwa, no i spróbowanie zrealizować jakieś działania, które sprawią, że te gminy będą chętniej ze sobą współpracowały po 2020 roku, po 2020 roku. Czy ty, Grzegorz, myślisz, że są jakieś aspekty, gdzie te kilkanaście gmin otaczających Wrocław mogłyby jeszcze bardziej skorzystać na tym, że robią coś w partnerstwie z Wrocławiem? Czy myślę, że tak, tutaj bym trochę odwrócił kolejność. W zasadzie to tak zwane dogadywanie się i rozumienie wzajemnych problemów powinno następować już. Nie następować w chwili, kiedy mamy jakieś konkretne projekty, konkretne pieniądze do wydania, do realizacji, tylko w zasadzie już na etapie przemyślenia pewnych działań i planowania. Rzeczywistość mamy taką, jaką mamy, co nie oznacza, że te gminy się zupełnie ze sobą nie dogadują. Natomiast patrząc trochę z lotu ptaka na całą tą sytuację, siłą rzeczy, jeżeli myślimy o obszarze funkcjonalnym, to czy będziemy mówić tutaj o rewitalizacji, czy na chwilę ją zostawimy, mamy różne tendencje i to widzimy dośrodkowe, czyli do Wrocławia, ale też i tendencje na zewnątrz w funkcjonowaniu całej takiej aglomeracji. No jednym z czołowych takich przykładów jest chociażby transport i korzystanie i przemieszczanie się ludności pomiędzy gminami ościennymi a Wrocławiem. Gro osób mieszka na terenie gmin ościennych i pracuje we Wrocławiu. Oczywiście to wywołuje szereg różnych komplikacji, daje pewne szanse, ale rozwiązanie tego typu problemów no, wymaga dogadania się tak, i zrozumienia ich przez wiele gmin. Oczywiście no,
pewne budowanie zasobów, zaufania i tak dalej, to wszystko trwa w czasie. Na pewno takie szanse są, bo to są też szanse rozwojowe, nie tylko dla Wrocławia, ale też i dla gmin ościennych i w zasadzie każda z tych gmin może w jakiś sposób korzystać, ale w tym wymiarze szerszym, czyli ponadlokalnym. Bardzo dziękuję. Przejdziemy teraz do Bydgoszczy i Torunia, czyli jednego z dwóch oprócz Trójmiasta obszarów, które były na czarnej liście ministerstwa, jeśli chodzi o to, że były duże wyzwania, żebyśmy się dogadali. Byliśmy wraz z Izą dwoma ostatnimi reprezentantami, które odhaczyło nas ministerstwo, że zbudowaliśmy strategię, że zawiązaliśmy związki zintegrowane. Tyle, że ostatnie wydarzenia są takie, że mamy związek ZIT, ale powstało Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska, tak? Czyli trochę odrębne, nie ma takiej integracji pozostałych struktur metropolitalnych, więc pewnie dalej jest wyzwaniem, że są dwa duże miasta i reszta gmin, może zacznę od takiego pytania wstępnego, reszta gmin to są takie gminy, jasny podział, sąsiadujące z Bydgoszczą i sąsiadujące z Toruniem? Mamy też gminy, które są między Bydgoszczą a Toruniem, tak? Czyli zanim zapytam o rewitalizację. Znaczy, szanowni Państwo, to są dwie podgrupy takie? Czy dwa miasta nie, i cała reszta? Niekoniecznie. Powiem tak, w ramach ZIT-u na pewno to, co nam się udało, to, że współpracujemy i to naprawdę ta współpraca jest bardzo dobra ze wszystkimi gminami, tak? I to, co jakby nam zajęło najwięcej pracy, to chyba zdobycie takiego zaufania. Ja powiem od razu, jestem u nas, nie ma stowarzyszenia, tak? U nas działamy na zasadzie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego. Gdzie jest biuro? Biuro, właśnie chciałam właśnie powiedzieć, które biuro ma w Bydgoszczy. I jakby zdobycie tutaj zaufania i wypracowanie jakby takiego partnerskiego modelu współpracy gmin, to jest, powiem też jasno, tak, to nie tylko gminy, które wchodzą w skład powiatu bydgoskiego i toruńskiego, ale również wychodzące poza cztery gminy wychodzące poza te powiaty. To była nasza bardzo jakby duża praca, tak, żebyśmy rzeczywiście byli utożsamiani i traktowali wszystkich jednakowo. Myślę, że to się udało. Świadczą na pewno to o tym też spotkania, które odbywamy tutaj z burmistrzami, wójtami tych wszystkich gmin, którzy rzeczywiście wiedzą, że reprezentujemy ich wszystkich interesy. Tak? Nie ma czegoś takiego, że inaczej byśmy podeszli do jakiejś, powiem sobie, tak, do gminy jakby podtoruńskiej. Więc to nam się udało. Rzeczywiście osobno powstało Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, które jest jakby niezależnym od nas tworem, które nie ma środków finansowych unijnych, po prostu jest zawiązane z gmin w zupełnie jakby innym obszarze niż te, które są w ZIT-ie. Rozumiem. A jeśli chodzi o rewitalizację? Jeżeli chodzi o rewitalizację, rzeczywiście ja powiem tak. U nas na obszar bydgosko-toruński w sumie w ZIT-ie mamy 166 milionów euro, z czego 25,4 są to pieniądze na rewitalizację. Patrząc na skalę tutaj moich koleżanek i kolegów, to są środki bardzo euro, niewielkie. Tak? 30 milionów złotych. Euro, czyli 25,4 miliona euro. Są to środki bardzo niewielkie, zwłaszcza, że uprawnionych beneficjentów do tych środków mamy 7. 2 duże miasta, czyli Bydgoszcz z Toruniem oraz 5 mniejszych miasteczek. Nasza rola głównie polega na współpracy, na koordynacji i pomocy przy tworzeniu programów. Niestety zasady, które zostały opracowane u nas w województwie, zasady przygotowywania programu rewitalizacji, które powstały w zeszłym roku, były trzykrotnie zmieniane i efekt tego jest taki, że na dzień dzisiejszy mamy jeden program i nie jest to ani Bydgoszcz, ani miasto Toruń. Może uda się, że do końca roku będą programy, stąd też nie mogliśmy ogłaszać konkursów na rewitalizację, bo z automatu nie miał kto by złożyć tutaj tych wniosków. Prace są bardzo intensywne, bardzo jakby tutaj mocno współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim po to, żeby łagodzić interpretację co niektórych zapisów. Bo dla nas rzeczywiście rewitalizacja jest procesem takim skoordynowanym. Siadamy wspólnie ze wszystkimi 7 beneficjentami, dyskutujemy o tym, jak oni te programy mają tworzyć. Oni wymieniają tutaj się jakby doświadczeniami.
ale bardzo dużym problemem u nas jest integracja projektów FS-owych z FR-owymi. To znaczy bardzo ostra interpretacja, iż projekt inwestycyjny musi wynikać z projektu miękkiego. Jeden do jeden, czyli nie możemy podejść do tego przestrzennie, tak? Czyli że na danej przestrzeni realizujemy działania inwestycyjne, na to znaczy mamy też działania miękkie skierowane do mieszkańców i też jakby takie podejście, że te projekty miękkie muszą być realizowane z FS-u, nie mogą być tymi działaniami też, znaczy mogą być działaniami miękkimi miasta, ale będzie to dodatkowe, tak? Żeby dostać dofinansowanie, musi być ten jeden projekt, samą umowę podpisaną z FS-u. To jest bardzo kłopotliwe, zwłaszcza w tym kontekście, że mamy tylko tryb konkursowy, nie realizujemy projektu w trybie pozakonkursowym. I ten tryb konkursowy sprowadza się tak naprawdę do tego, że w Urzędzie Marszałkowskim zostały podzielone dla wszystkich miast w województwie pieniądze, czyli każdy ma swoją przypisaną pulę, o ile może się ubiegać. I to miasta ogłaszały same nabory dla beneficjentów poza JST na działania, które mogłyby wejść w program. Czyli nie ma, tutaj widziałam, koleżanka mówiła, że jest konkurs ogłoszony w Urzędzie Marszałkowskim, tam są składane, jest zrobiony program rewitalizacji. Beneficjenci składają wnioski i to realizują. U nas sytuacja wygląda inaczej. Każdy beneficjent musi być literalnie wpisany do programu, żeby w ogóle mógł otrzymać dofinansowanie. I jest lista dokładnie pod kwotę dofinansowania, które jest przypisane do miasta. Bardzo dziękuję. Z tego, co powiedziałaś, mi się rysuje też kolejny kluczowy aspekt, czyli tych zasad formalnych współpracy, w szczególności w trybie konkursowym, gdzie tych wniosków o dofinansowanie jest dużo i do końca nie wiadomo, kto tymi beneficjentami ostatecznymi będzie. No i aspekt współpracy z instytucją zarządzającą, czyli z Urzędem Marszałkowskim, tak? Ale może zanim przejdę do, chyba że chcesz coś jeszcze uzupełnić. Znaczy, w tym nie, tylko chciałam powiedzieć, że jakby tutaj, jeżeli chodzi o współpracę, to my naprawdę uważam, że funkcjonujemy jakby świetnie. Przepływ informacji jest duży, tylko bardzo wolno w tym obszarze, to jest najbardziej opóźniony obszar w ZIT-ie, jeżeli chodzi o konkursy, tak? Dopiero pierwszy konkurs został ogłoszony w zeszłym miesiącu. No i jak rozumiem, powodem głównie ta zmiana przepisów w ciągu roku. Zanim przejdę do drugiej tury pytań, może już zapytam się, czy są pytania z sali. Ja może namówię pana dyrektora z ministerstwa o jakąś refleksję, wstępną ocenę tego, co w tej Polsce ZIT-owej się dzieje. Czy już to jest czas na wyciąganie jakichś wstępnych wniosków z perspektywy Ministerstwa Rozwoju? Pan dyrektor Michał Ptaszyński. Witam serdecznie. Po paru sekundach zaczyna działać dopiero chyba. Raz i cierpliwość. No próbujemy, dobra, to już działa. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą konferencję. Rzeczywiście nam też bardzo zależało na tym, żeby poruszyć temat ZIT-ów w czasie tej konferencji, bo tak jak Państwo wiecie, znaczące środki są przeznaczone w tej perspektywie finansowej właśnie na realizację zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bo tak już w skali ogólnopolskiej, tak, żeby dać jakieś wyobrażenie, o jakich pieniądzach mówimy, no to w samych regionalnych programach operacyjnych mówimy o 2,4 miliarda euro, czyli to są naprawdę znaczące pieniądze, które są dedykowane ZIT-om i w ramach tych pieniędzy dedykowanych ZIT-om mamy różne poziomy, tak jak już dzisiaj tutaj podały, tak, te kwoty. Różne kwoty właśnie przeznaczone na samą część rewitalizacyjną. Tak? Tu koleżanka z Łodzi mówiła o 44%, tutaj przed chwilą padła kwota 25 milionów, odnosząc to do 166 milionów, no to matematyka jest nauką ścisłą, to jest 15%, tak? Czyli mamy różne też podejście do kwestii rewitalizacji, ale to bardzo dobrze, tak? Bo tak jak powiedzmy zostaliśmy przymuszeni, tak, w cudzysłowie, do tego, żeby
5% w ogóle środków, tak, z tego Europejskiego Funduszu tam rozwoju. Czy może 2 centymetry oddalić od te 5% w tych wszystkich środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dedykować miastom, tak, i na rozwój miast, no to jak gdyby już ingerencja w to, jakie cele tematyczne Państwo będziecie chcieli w ramach ZIT-ów realizować, to była bardziej już ingerencja instytucji zarządzających i jakiejś tam dyskusji między Państwem a instytucją, znaczy mówię między instytucją pośredniczącą, tak, która realizuje ZIT, a instytucją zarządzającą, czemu też będziemy się jak gdyby przeglądać, bo to też dla nas jest bardzo interesujące, co spowodowało, że tak się zadziało, jak się zadziało i dzisiaj mamy taki stan, jaki mamy, ale mówię, nas to cieszy, że było też bardzo różne podejście ZIT-ów do kwestii i rewitalizacji i w ogóle włączenia różnych celów tematycznych do realizacji w ramach ZIT-ów, dlatego że no rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, co jak gdyby leżało u podstaw w ogóle powołania ZIT-ów i co, o czym mówi ta nasza umowa partnerstwa, tak? Czyli dla tych, którzy są niewtajemniczeni, no to jest ten dokument taki ponadprogramowy, który no warunkuje nam jak gdyby wykorzystanie środków unijnych, tak? No i właśnie jednym z celów, no to jednym z, ale nie tylko środków unijnych, jednym z celów, no to była kwestia budowania partnerstwa, tak? No i to się dzieje, tak? I to wynika jak gdyby z wypowiedzi tutaj wszystkich państwa, że to partnerstwa no trochę wymusiliśmy, tak? Poprzez to, że no te pieniądze są i bez dogadania się na różny sposób. Tutaj pani dyrektor przed chwilą z Bydgoszczy mówiła, że nawet przy jakimś podejściu konkursowym można te pieniądze sobie po prostu przydzielać, tak? Znaczy ja nie pochwalam żadnego rozwiązania, no bo każdy jest dobry i każdy sobie to na swój sposób przemyślał, ale jak gdyby jest to jakieś tam quasi takie konkursowe podejście, tak? Jeżeli chodzi o tą drugą kwestię, no to jest kwestia, znaczy wynikająca właśnie z umowy partnerstwa, po co te ZIT-y zostały powołane, no to jest kwestia właśnie realizacji projektów zintegrowanych, tak? No i tutaj myślę, że jest trochę sceptycyzmu w tych wypowiedziach, które przed chwilą usłyszałem. Czy rzeczywiście ta integracja, tak przy tej skali środków, które mamy, rzeczywiście następuje? No przede wszystkim mówimy tutaj o jakiejś takiej integracji tych projektów w taki terytorialny stricte, tak, ale chyba nie do końca to jest ta integracja, którą my rzeczywiście byśmy chcieli. No i te wypowiedzi, jeszcze pamiętam ten slajd ostatni wczoraj ministra Orłowskiego, który przedstawił przed zakończeniem swojej prezentacji dotyczącej wypowiedzi integracji projektów EFS-owych z projektami EFR-owymi. No to czasami no to jest takie po prostu wymuszone, bo to jest jak gdyby podstawa w ogóle wykorzystania środków, a de facto to nie jest jakaś potrzeba taka oddolna, tak? No i ta trzecia kwestia, która wynika z umowy partnerstwa, która no wydaje się, że siłą rzeczy przez taką konstrukcję, jaką sobie zafundowaliśmy w tej perspektywie finansowej i właśnie i to powstanie instytucji pośredniczącej, no to kwestia większego wpływu miast na realizację różnych projektów na ich obszarze, tak? No i to rzeczywiście siłą rzeczy gdzieś to funkcjonuje. Znaczy myślę, że bardzo, bardzo istotną kwestią problem wszystkich perspektyw finansowych i mam wrażenie, że ta przyszła perspektywa finansowa, no bo też po 2023 roku takową będziemy mieli, na pewno będą koperta finansowa, która no, pozwoli nam na realizację może nie na taką skalę, ale naprawdę bardzo wielu podobnych działań, które dzisiaj są realizowane. Sytuacja, jaką mamy i podejrzewam, będziemy mieli, no to jest sytuacja taka, że tutaj już wynikało to z wypowiedzi tutaj panów, my jesteśmy często nieprzygotowani do tego, żeby tą perspektywę realizować, tak? Czyli de facto bardzo, znaczy w pewnym momencie się zderzamy z tym, że te pieniądze są, że tu tak jak powiedział pan dyrektor, trzeba się po prostu przygotować do podzielenia tych pieniędzy, zaplanowania, przygotowania właśnie lokalnych czy gminnych programów rewitalizacji. No i okazuje się, że
pomimo instrumentu, który no, wydawałoby się, że powinien sprzyjać temu, tak? No bo uważam, że to za bardzo duży komfort, że mamy z dużym wyprzedzeniem czasowym dostęp do środków, tak? Tutaj mówię, jest różne podejście, na przykład podejście takie stricte pozakonkursowe w województwie pomorskim. Moim zdaniem chyba właściwsze, tak, do planowania. No z drugiej strony oczywiście daje pewien dyskomfort w kontekście no szybkiego kontraktowania, jeżeli część z tych beneficjentów jest nieprzygotowana do tego, żeby te pieniądze zaabsorbować, tak mówiąc tym językiem unijnym, ale wydaje się, że naprawdę państwo jako ZIT-y, tak wiedząc już od no, dłuższego czasu, że takie koperty będą, no to wydaje się, że tutaj to przygotowanie do realizacji perspektywy skonsumowania tych pieniędzy powinno być właściwe, tak? To znaczy, no trochę i chyba wszyscy są zaskoczeni tym, że znaczy, w tej chwili sytuacja się bardzo poprawiła, tak mówimy o zakontraktowaniu prawie 40% środków, jeżeli chodzi o ZIT-y. Nie powiem teraz Państwu, jak to wygląda w kontekście samej rewitalizacji, bo tej informacji nie ukrywam, nie sprawdziłem, ale podejrzewam, że jeżeli chodzi o samą rewitalizację, no to mówimy pewnie o zakontraktowaniu, nie wiem, może 10% środków, tak? No niedawno jeszcze sprawdzałem w systemie informatycznym w ogóle, jak wygląda kwestia rewitalizacji we wszystkich programach regionalnych. No to na palcach może dwóch rąk można policzyć, tak? Mamy tam specjalne odznaczenie projektów rewitalizacyjnych wszystkich regionalnych programów operacyjnych i rzeczywiście tych projektów było może 10, tak? Więc to się wiąże jak gdyby z tym, że po prostu rzeczywiście bardzo długo trwa przygotowanie lokalnych czy gminnych programów rewitalizacji i to spowodowało, że mamy sytuację, jaką mamy, tak? Czyli trzeba przesuwać konkursy, no, często w nieskończoność, a rzeczywiście będzie sens, żeby je ogłosić, bo tak jak powiedziała pani dyrektor, tutaj chyba w przerwie rozmawialiśmy, dzisiaj teraz to nie padło, ale jeżeli chodzi o bydgoskotoruński ZIT, raptem jeden program jest przyjęty na wykazie, tak? No to zasadność przygotowania, znaczy ogłoszenia konkursu, no jest bardzo mocno ograniczona. Tak? No ale z drugiej strony niestety taka nasza rola naszego ministerstwa, no to jest wyznaczanie pewnych celów, tak, dopingowanie i regionalnych programów operacyjnych, no i też jak gdyby tutaj instytucji pośredniczących do tego, żeby te środki kontraktować, za chwilę wydatkować. A to się też nie wiąże z tym, że po prostu mamy taką potrzebę, żeby rzeczywiście wykazywać postępy w realizacji, tylko no, pewne są zasady, tak? Zasady związane z koniecznością wydatkowania jakiejś, znaczy zakontraktowania jakiejś puli środków i wydatkowania przede wszystkim jakiejś puli środków, żeby tych pieniędzy nie stracić, tak? Nie chcę jak gdyby w tej chwili wchodzić w ten temat, ale w tej perspektywie finansowej do 2023 roku to jest dodatkowo utrudnione, tak? Bo to jest utrudnione nie tylko tą tak zwaną zasadą N+3, czyli anulowania zobowiązań, ale też jest powiązane to z tak zwanymi ramami wykonania, czyli musimy się wykazać wskaźnikami, tak? Tymi wskaźnikami, też wczoraj było trochę mowy o tych wskaźnikach, ale musimy wykazać się do końca 2018 roku. Reasumując, bo tutaj nie chcę monopolizować tej dyskusji. Z naszej strony, jeżeli chodzi o ten kontekst rewitalizacyjny, no my to postrzegamy jako w tej chwili, jako no właściwie start, tak? Tak jak powiedzmy inne obszary wystartowały już chwilę temu, tak naprawdę ta rewitalizacja dopiero się w tej chwili zaczyna dziać, tak? Dopiero pierwsze projekty są podpisywane i myślę, że warto eksplorować ten temat pod kątem właśnie, chociaż myślę, że będzie przyszłoroczna konferencja i będziemy dyskutować na ten temat, w kontekście różnych sposobów zaplanowania realizacji tej tematyki w programach operacyjnych, tak? Bo dzisiaj była mowa o tym, że nie zawsze te osie priorytetowe, tak, są dostosowane do tego, bo nie mamy tego w jednej osi. Mamy w kilku osiach, mamy w kilku działaniach, musimy równolegle ogłaszać konkursy. W przypadku FS-u, no, znaczy tam Bydgoszczy i Torunia, muszą te projekty wynikać szefrowe z FS-owych, tak? Więc różne modele zostały zaplanowane. Trudno jest też mierzyć, bo trzeba znaleźć jakiś wspólny mianownik do tego, żeby
określić, czym będzie sukces. Tak? Czy sukcesem jest to, że osiągniemy jakieś wskaźniki, czy osiągniemy szybką certyfikację wydatkowań. No daleki jestem od tego, tak? Ale będziemy się temu przeglądać. Teraz planujemy dużą ewaluację właśnie związaną z ZIT-ami i też nam na pewno nie umknie temat rewitalizacji w tej dyskusji. Jak to zaplanować, bo już myślimy o planowaniu tej przyszłej perspektywy finansowej. Ja wiem, że to wydaje się odległe, ale jeżeli nie będziemy tych dobrych wzorców przeszczepiać już na tą przyszłą perspektywę, no to obudzimy się tak samo jak w tej perspektywie z koniecznością przygotowania właśnie strategii gminnych programów rewitalizacji, trochę wymuszonych, a nie jakichś inicjatyw oddolnych, gdzie ktoś rzeczywiście powinien mieć pomysł na to, jak powiązać tą część taką infrastrukturalną z tą częścią społeczną, bo to jest warunek konieczny, żeby to było dobrze realizowane. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Widzicie Państwo, ile różnych aspektów ministerstwo musi brać pod uwagę, strzegąc tego, żeby nasz kraj mógł udowodnić, że te pieniądze europejskie wydaje i że nam, Polsce, się te duże kwoty należą. Czyli z jednej strony, żeby jak najszybciej wydawać pieniądze, z drugiej strony, żeby nie wydawać pieniędzy na projekty słabej jakości, nieprzygotowane. No i to jest wieczny dylemat. Z drugiej strony widzimy z wypowiedzi pana dyrektora, że raczej jest preferencja postawienie na Polskę samorządową w takim sensie, żeby każde województwo, każdy obszar metropolitalny samemu wymyślał te mechanizmy współdziałania. Mam jedno pytanie takie do wszystkich uczestników, ale zapytam jeszcze, czy może pośród Państwa są chęci do tego, żeby zadać pytanie. Czy ja mogę prosić kogoś o pomoc z mikrofonem, żeby podać, bo tam nie ma. Proszę o przedstawienie się i zadanie pytania. Do naszych gości. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego. Ja mam takie pytanie, czy Państwo, bo ta dyskusja taka jest prowadzona, ile kosztuje dostępność? Czyli dostępność dla osób z różnymi potrzebami. Czy w Państwa jakby programach macie taki szacunek? Ile to może kosztować? Bo nie ukrywam, że w ramach przygotowania do Kongresu osób z niepełnosprawnością chcę to pytanie też zadać. Nie? Ile to faktycznie kosztuje? Ile globalnie jest po stronie inwestycji, a ile jest po stronie, kiedy tego zaniechamy. Przepraszam, nie zrozumiałem pytania. Jaka dostępność? Dostępność przestrzenna do potrzeb osób o różnej niepełnosprawności, różnej sprawności, czyli do seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Ile to kosztuje złotych? Ile to kosztuje w Państwa projektach? Czy w ogóle ja myślę, że my tego nie będziemy wiedzieć. Znaczy, ja przynajmniej na poziomie tak abstrakcyjnym zarządzania różnymi gminami, może będzie tutaj przed... Jutro tylko komentuję i poproszę o dokończenie pytania, ale może faktycznie będą przedstawiciele miast. Bo jest przedstawiciel ministerstwa, który nadzoruje wdrażanie wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, która jest zasadą horyzontalną i obejmuje wszystkie programy operacyjne, które są realizowane ze środków unijnych. Bardzo dziękuję za to pytanie o dostępność i do mieszkańców także z niepełnosprawnościami. Czy mamy inne pytania? Ponieważ za 10 minut będziemy kończyć, więc zachęcam do zgłoszenia się teraz albo już pozostawienia tej dyskusji tylko nam. Jeśli chodzi o dostępność, to komentarz z naszej strony. No my też dzięki radom ze strony ekspertów pana z Politechniki Gdańskiej analizujemy teraz, na ile jesteśmy w obszarze metropolitalnym przygotowani do tych kwestii, projektując i budując węzły przesiadkowe integracyjne. Mamy taki nasz flagowy projekt za prawie 300 milionów złotych, budowę 25 węzłów przesiadkowych. No, zrobiliśmy ostatnio spotkanie z naszymi beneficjentami z pytaniem, kto z Was słyszał o tutaj tych dyrektywach i ustawach, które wprowadzają szereg różnych konieczności i zapisów, które powinny być spełnione w Rzeczypospolitej Polskiej, budując różne inwestycje. No i to faktycznie często otwieraliśmy oczy, że pewne rzeczy nie były w SIWZ-ach, w OPZ-ach ujmowane. Ale myślę, że nie będziemy wiedzieć, ile to kosztuje. O, mamy
Dawid, proszę, z Poznań. To ja może w temacie no jak najbardziej, natomiast oczywiście nie do końca umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że w sferze bardzo z tym związanej chciałem jedną uwagę. Ja myślę, że tutaj akurat z panem profesorem Wysockim się znamy i też czerpaliśmy tutaj z jego wiedzy jako ZIT Poznań, czy organizując również pewne działania informacyjne, promocyjne dla naszych potencjalnych beneficjentów, czy też beneficjentów ZIT-u poznańskiego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest istotna. Po pierwsze, kwestie uniwersalnego projektowania w większości naszych dokumentacjach konkursowych zaczynają się i kończą na jednym punkcie regulaminu konkursu. I to jest wszystko, czyli że przedsięwzięcia powinny być zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania i to jest wszystko. I my jakby dostrzegliśmy potrzebę już w zeszłym roku, już półtora roku temu jako ZIT Poznański tego, żeby tak by nie pozostawiać tego zapisu jako taki zapis na razie martwy, a później za ileś tam lat, gdy nagle się okaże, że te inwestycje zostały zakończone, zrealizowane, ponieważ tego w momencie oceny to też jakby nie ma takich mierzalnych kryteriów, żeby tą jakby zgodność z zasadami uniwersalnego projektowania sprawdzić, czy też na etapie oceny strategicznej ZIT, czy też na etapie oceny przez Urząd Marszałkowski realizowano, mając na uwadze tutaj projekty ZIT-owskie. I dostrzegając jakby ten problem, który jest problemem systemowym, którego my jako jakiś element wdrażania funduszy unijnych, już powiedzmy niższy, można powiedzieć jako instytucja pośrednicząca, za który nie jesteśmy pewnie odpowiedzialni. Z tego co wiemy, tworzone są standardy dostępności inwestycji, jakby wszystkich inwestycji. Też w Ministerstwie Rozwoju, pewnie być może tutaj pan przedstawiciel ministerstwa powie słowo, ponieważ z tego co pamiętam, to jakiś był termin do końca roku swego czasu ich przygotowania. Więc chciałbym też może podpytać pana z ministerstwa, czy coś wie na ten temat, korzystając z okazji. Natomiast wracając, my jako ZIT Poznański zidentyfikowaliśmy taką potrzebę, żeby uświadamiać naszych potencjalnych beneficjentów i beneficjentów o tym, co to są tak właściwie zasady uniwersalnego projektowania. I w listopadzie zeszłego roku zorganizowaliśmy z wydatną pomocą właśnie pana profesora Wysockiego z Politechniki Gdańskiej cykl szkoleń, całodniowych szkoleń, warsztatów, które dotyczyły kwestii, co to jest uniwersalne projektowanie i konkretnie, praktycznie, jak wdrażać zasady uniwersalnego projektowania w projektach i czego wymagać od projektantów, którymi zlecamy jako jednostki samorządu terytorialnego przygotowanie dokumentacji, dokumentacji tutaj wykonawczych, budowlanych. I finalnie, jakie zapisy również powinny się znaleźć w przedsięwzięciach infrastrukturalnych, czy ZIT-owskich, czy też tych związanych z węzłami przesiadkowymi, jak w przypadku Poznania, gdzie to głównie tu chodziło o węzły przesiadkowe, ale też innych przedsięwzięć, takich na przykład jak z zakresu kultury. Tak, dobrze, to ja już tylko finalnie powiem, że to jest coś, co jest też taką sferą, że ja jakby wydaje się, że warto, żeby się o tym pomyśleć również na poziomie innych ZIT-ów, czy też w ogóle na poziomie urzędów marszałkowskich, jeśli chodzi o takie szkolenia. Na pewno jeśli chodzi o pole i przestrzeń do wymiany doświadczeń, tak, jak to właśnie wdrażać, my to też zidentyfikowaliśmy miesiąc temu na ostatnim spotkaniu i może w ogóle w skali też ogólnopolskiej, to jest ważny wątek do wymiany wiedzy. My zaczęliśmy, tak jak powiedziałem, 10 minut później. 10 minut później też postaramy się zakończyć. I ze względu na ten obowiązek trzymania dyscypliny czasowej, 4 minuty po minucie, począwszy od Grzegorza w moją stronę, bym poprosił o słowo podsumowania albo komentarza, czy to jest dobrze, że my to robimy inaczej w obszarach metropolitalnych, czy może lepiej, żeby niektóre kwestie były trochę bardziej zuniformizowane przez ministerstwo. Czy my potrzebujemy pomocy z góry, jak te zintegrowane procesy realizować, czy w przyszłej perspektywie powinniśmy mieć więcej niezależności, żeby te specyfiki lokalne, oddolne realizować? Myślę, że to jest
takie bardzo zero-jedynkowe. Natomiast na pewno dobrze, że teraz jest różnorodność. Mimo wszystko, mimo to, że wiele gmin i wiele może obszarów turbuje się właśnie z problemami natury formalnej, administracyjnej, w ogóle z ogarnięciem tego tematu. Inne gminy czy obszary może poszły inną drogą, gdzieś mają łatwiej, ale dzięki tej różnorodności na pewno jest taki moment, pewnie już za niedługo zacznie on następować, że wszyscy zaczną się zastanawiać, co w tym tyglu tak naprawdę jest dobrego i z którego poziomu patrząc to jest dobre. Czy z poziomu rządowego ministerstwa, czy z poziomu właśnie regionalnego. Jakie rozwiązania usprawniają, jakie rozwiązania są w stanie integrować te procesy. Rewitalizacja uważam, że ma szansę być zintegrowana pomiędzy gminami. Natomiast trzeba to zrobić o tyle mądrze, żeby z jednej strony widzieć ten wymiar szerszy niż gmina, z drugiej strony widzieć mimo wszystko obszar rewitalizacji na terenie danej gminy, ale też brać pod uwagę wszystkie uwarunkowania przecież prawne, które nie kierunkują się wyłącznie w obszarze rewitalizacji, ale są wieloma różnymi aspektami, które trzeba wziąć pod uwagę. Dlatego teraz ten czas do kolejnej może perspektywy finansowej, czy na kolejne lata, no, powinien służyć wyciąganiu dobrych i mądrych wniosków. Bardzo dziękuję. Teraz Śląsk. Anna. Ja uważam, że to jest dobrze, że my jesteśmy tacy różni i w różny sposób wdrażamy działania, bo z jednej strony, tutaj, tak jak powiedział przedmówca, możemy starać się wypracować czy znaleźć te rozwiązania, które działają, które się sprawdzają, wyeliminować te, które niekoniecznie ze sobą zagrały, ale właśnie przez to, że jesteśmy inni i mamy inne problemy i mamy różne sposoby ich rozwiązywania, możemy się wzajemnie inspirować i wymieniać się doświadczeniami czy dobrymi praktykami. I uważam, że czy oddolnie, czy odgórnie, tak jak jest teraz, nie jest źle, aczkolwiek gdybyśmy mieli większą swobodę działania, byłoby bardzo dobrze. I gdybyśmy mieli możliwość luźniejszego podejścia do kwestii rewitalizacji, zwłaszcza nie trzymając takiego naszynowego podziału 20-30, czyli 20% obszaru, 30% mieszkańców, bo często jest tak, że działamy, poruszamy się po styku obszarów rewitalizowanych, a czytając literalnie dokumenty, nie zawsze możemy tych ludzi, którzy znajdują się na styku obszarów, obejmować wsparciem. Więc gdybyśmy mieli bardziej poluźnione ramy działania, też byłoby lepiej. Moglibyśmy na pewno zrobić więcej, moglibyśmy być też bardziej efektywni, bo obawiam się, że trzymając się też tak troszkę na sztywno tego podziału 20-30, możemy doprowadzić do tego, że jedna część miasta będzie się rozwijała, naprawiała troszkę bardziej, druga zostanie przez to troszkę zapóźniona, a fajnie by było, gdyby jednak miasto jako całość, ale i my miasta jako zity, cały obszar rozwijali się jednak równolegle, równomiernie, żeby to była jedna prędkość, a nie rozwój w różnym tempie. Mhm. Bardzo dziękuję. Czyli słyszycie Państwo, Śląsk mówi więcej autonomii. Bydgoszcz, Toruń. Im więcej swobody, a mniej narzucanych odgórnie, czy też przepisów, czy też w kontekście chociażby priorytetów inwestycyjnych, tym lepiej. Zawsze to, co u nas widzicie, jakby widać, dobrze, że współpracujemy w takim obszarze, chociaż dla nas jakby kluczem było to, że niestety nie mieliśmy wyboru priorytetów inwestycyjnych, zostały one nam narzucone. Więc po pierwsze, a propos przyszłej perspektywy, byłoby fajnie, gdybyśmy rzeczywiście sami mogli decydować, które działania my widzimy, że mogą być działaniami zintegrowanymi rzeczywiście, a nie tylko działaniami takimi przypisanymi, tym lepiej. A w kontekście rewitalizacji też uważam, że rzeczywiście pewne poluzowanie przepisów, brak takiej nadinterpretacji i sztywnego podejścia na pewno pozwoliłby nam już przy doświadczeniu, które mamy, jak najlepiej realizować projekt. Bardzo dziękuję. I Łódzki Obszar Metropolitalny, Magdalena. Ja oczywiście to, co koleżanki z Gliwic, z Bydgoszczy powiedziały, jak najbardziej się zgadzam. Jeszcze tak w stronę szczegółów wejść, jeżeli mielibyśmy na przykład możliwość współpracy z instytucjami zarządzającymi przy opracowywaniu RPO i SZOP-a,
wtedy mamy jakiś realny wpływ na to, jakie środki później będziemy mogli wykorzystywać, bo w tym momencie jakby zostaliśmy dopuszczeni do tego tortu, jak on już był upieczony, a jak będziemy mogli go razem przygotować, to na pewno lepiej się to sprawdzi. Będziemy oczywiście też mądrzejsi o doświadczenia, nie tylko swoje, przy planowaniu, to już mamy, ale także przy realizacji projektów. To nie tylko swoje, a także innych ZIT-ów, więc na pewno... Bardzo dziękuję, że jasny sygnał do ministerstwa, że bardzo doceniamy niezależność i samorządność i nie uchylamy się od pieczenia tego tortu na przyszłą perspektywę, żeby także być zaangażowanym. I bardzo Państwu dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję panelistów za przybycie.